pracy 6 razy pod rząd. 2 razy wybrach samorządowych, 2 razy wybrach parlamentarnych, wyborach europejskich, wyborach prezydenckich. Wybrali Prawo i Sprawiedliwość. 80% Polaków chce zmiany tego, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, chce zamiany wymiaru niesprawiedliwości na wymiar sprawiedliwości. Będziemy konsekwentni, będziemy tę reformę realizować. Na tym etapie. Z kolei minister sprawiedliwości nazwał opinię komisji parodią. Niech nas nikt nie poucza, że jest lepszy i mądrzejszy, ponieważ obraża to Polaków, mówił Zbigniew Ziobro. Andrzej Halicki, europoseł Platformy Obywatelskiej, stwierdził z kolei, że orzeczenie Komisji Weneckiej jest następstwem